Cześć. Cześć, cześć, witajcie. Dzień drugi w Wenecji. Tak naprawdę pod Wenecją jedziemy dzisiaj na tą sesję zdjęciową, o której wam wczoraj mówiliśmy. Tam plac Świętego Marka, wielki kanał, to Grande Canale. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także widzimy się za chwilę w centrum. Bardzo dziękuję. Thank you so much. Bye bye. Idziemy na plac Świętego Marka, tylko mamy 30 minut marszu. Po drodze postaramy się zrobić jakieś 20-25 konfiguracji odzieżowych do katalogu. Efekty wkrótce. Szymonie, jak się bawisz, powiesz? Elegant. W tej trudnej pracy. Miejsce, świetna ekipa, więc efekty będą zadowalone. Czy możesz tę pracę zareklamować? Fajnie jest być modelem, powiesz. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ale ja oczywiście lubię pozować, więc czuję się przed aparatem elegancko. I tej wersji będziemy się dzisiaj trzymać. Jeszcze powiem o wczorajszej przygodzie, bo rozmawiamy o życiu, mówicie mi o książkach, o motywacjach i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że wczoraj udało się dograć wszystko. Zresztą kręciliśmy odcinek w samochodzie i przed. Przejechaliśmy za Wiedeń, byliśmy między Graz a Wiedniem w Austrii i nagle przestały działać nam wycieraczki po jakimś 5-godzinnym deszczu. Mało tego, chwilę przed tym, jak przestały działać, chciałem nakręcić film, jak to dobry jest 10-letni samochód, bo tą starą X5 przyjechaliśmy, którą tak chwalę, i rzeczywiście padł nam silnik od wycieraczek. Dominik, który chyba coś delikatnie zna się w każdym razie na tej elektronice samochodowej, próbował z bezpiecznikami, ze wszystkim. Okazało się, że później bez wycieraczek dojechaliśmy do warsztatu i po 3 godzinach z powrotem byliśmy na drodze o 20 chyba pierwszej już w Wenecji, także motywacja, determinacja, a czasem odrobinę szczęścia, bo okazało się, że tylko jakieś styki na silniku nie działały. Byliśmy chyba w 5 czy 6 warsztatach. Ten ostatni nam pomógł za 10 euro. Także często życie to jest splot wydarzeń. Nie byłem pewien, że wczoraj wrócimy już na lawecie, dlatego nawet nie dogrywaliśmy końcówki filmu. Działamy dalej. Udało się dojechać, zaparkowaliśmy samochód i zaczynamy sesję zdjęciową nad kanałami. Tak jak wam powiedziałem, no małe spełnienie drobnego biznesowego marzenia. Zobaczymy, jak sprawdzi się dzisiaj Dominik i nasz model. A tutaj delikatnie chłopaków podejrzyjmy. Tylko chcę powiedzieć, że jest już z 27 czy 6 stopni, a Szymon musi być w ciepłym zimowym starszym. No ale taka rola modela. Słuchajcie, bo wiem, że tych firm odzieżowych jest sporo. Zresztą parę osób, które firmy odzieżowe robi, przyjechało do mnie na konsultacje, czy parę też było na szkoleniach, jakbyś się odwrócił. Pamiętajcie o tych głupich spinkach, bo część wzorów niestety będzie zrobiona nie w rozmiarze człowieka, który przyjedzie wam na sesję. I to naprawdę ratuje życie. Na jednej z chyba z 20 sesji tego nie miałem i był problem. Spineczki. No to wejdźmy. Nie, ja mam być. Witajcie, Kuba Midel, Akademia Bogactwa. Witam was w Wenecji. Już chyba po raz drugi czy trzeci. Ale tutaj mamy cały dzień, żeby pokręcić dla was filmy i pokazać wam nieco firmę odzieżową, czy jakąkolwiek firmę od kuchni. W tym wypadku kończymy naszą sesję odzieżową. Podejrzyj proszę, Wojtek, chłopaków, jak działają. Żeby zrobić sesję, wiele nie trzeba. Czy to będziecie robić odzież, czy nie odzież, parę produktów. Oczywiście opakowania, żeby gdzieś tam zdradzić markę. A ja tylko was zaproszę na boczek i opowiem wam, jak swoją firmę nazwać i dlaczego ja nazwałem firmę tak, jak nazwałem.
W ogóle Włochy uwielbiam. Parę lat uczyłem się włoskiego we Włoszech na motocyklu. Na motocyklu byłem kilkanaście razy przez ostatnie lata, także 2-3 razy w roku staram się tutaj być. Mniej na nartach, bardziej w Toskanii, czy gdzieś na południu, czy nad morzem. W każdym razie, no jeżeli macie z jakąś firmą być przez 10-20 lat, to warto nazwać ją tak, żeby ta nazwa wam się dobrze kojarzyła, bo jeżeli wam się dobrze kojarzyła, będzie również kojarzyła się dobrze waszym klientom, tak myślę. Natomiast dlaczego jeszcze nazwałem tę firmę Venerdì, czyli po włosku piątek? Niektórym ta nazwa się podoba bardziej, niektórym mniej, natomiast troszeczkę zrobiłem to na przekór. Może tu sobie usiądźmy, będzie nam łatwiej. Po sukcesie firmy językowej Mobile English, gdzie nazwa była celowo marketingowa, mobile, jakiś mobilny, English, wiadomo, angielski z dojazdem, tak w przypadku tej firmy odzieżowej zrobiłem to troszeczkę na złość krytykom znajomym, którzy mówili, że to był przypadek. Jeżeli markę będziecie robili konsekwentnie, jeżeli konsekwentnie będziecie prowadzili swój marketing, swój logotyp, jeżeli ta identyfikacja będzie powielana setki tysięcy razy i utkwi gdzieś w głowach waszych klientów, to ta marka po prostu wcześniej czy później na mniejszej lub większej próbie waszych odbiorców się sprawdzi. A psikus był taki, że Venerdì to po prostu po włosku piątek, czyli no nie jest to nazwa Santo Domingo albo Pietro Adriani, albo Tutti Frutti, tylko no wręcz mało chwytliwa, natomiast chciałem, żeby była fałka, tak też się stało. Natomiast co jest warte zauważenia, że po 10 latach autentycznie dostrzegam wręcz przymus konsekwencji w identyfikacji wizualnej. Tego często bardzo, bardzo w waszych małych firmach brakuje. Grafików dzisiaj nie brakuje, więc dużo lepsze cuda mogą zrobić. Poligrafii również, tutaj w przypadku pudełek zrobiliśmy jakąś folię podwójną, w ogóle jest wykrojone sito, nie wiem czy to widać. Folia matowa, nabłyski, parę kolorów. Także dzisiaj dowolną rzecz poligraficzną, czy pudełka, czy torby możecie sobie zrobić. A firmę nazwijcie tak, żeby z tą nazwą żyło wam się fajnie, żebyście się tego nie wstydzili. Oprócz nazwy warto, żeby jeszcze temu logotypowi towarzyszył jakiś slogan. W moim przypadku była to męska strona mody, The Men's Side of Fashion, i to się po prostu ciągnie już bardzo, bardzo wiele lat. Łatwo jest mówić puste frazesy o konsekwencji, o systematyczności, o jakimś uporze. Dużo trudniej jest to zrobić. Dlatego mało mówię, sporo pokazuję. Obawiam się, że za pół roku polecimy gdzieś sobie samolotem na sesję wiosenną, bo w Polsce będzie zima, my będziemy musieli zrobić sesję kolejną, nie wiem, tam 20 czy 21, czy którą tam z kolei firmy odzieżowej gdzieś na południu Europy z tą samą nazwą, z tymi samymi pudełkami i prawdopodobnie z tym samym modelem Szymonem, bo twarz firmy u nas w firmie jest wybierana raz na rok na dwie kolekcje. I tyle, jeżeli możecie sobie cokolwiek zaczerpnąć dla siebie, czy zainspirować się tutaj naszymi skromnymi filmikami, to czerpcie ile wlezie. Pozdrawiam was serdecznie z mega urokliwej Wenecji. Jak to wyszło, to widzicie w filmach, ale miasto jest po prostu przepiękne. Co ważne, z większości miast Polski dojedziecie tutaj w jeden dzień bez specjalnej spinki. Pozdrawiam was gorąco, trzymajcie się ciepło i widzimy się na następnym filmie. Cześć, uciekam. Mała przerwa na espresso nikomu nie zaszkodzi. Także jak macie teraz środek dnia, jesteście spragnieni przerwy. Słuchajcie, świetny klimat. Mam nadzieję, że sesja wyjdzie świetnie, a efekt już wkrótce. Swetry, koszule, koszulki, polówki, czapki. Pamiętajcie, że w waszych firmach, w ogóle w branży odzieżowej, w salonach jest tak, zauważcie, że jak kupujecie sobie garnitur czy marynarkę, to ekspedientka zwykle ma kazane, żeby tak powiedzieć, a kumata ekspedientka zawsze wciśnie wam albo koszulę, albo jakiś krawacik. Tak samo staramy się wcisnąć naszym sklepom i wam później do swetra czy do koszuli czapkę. My faceci czapki lubimy gubić. Czapka czy skarpetka to są dziane produkty, które są dodatkiem,
ale w skali roku, jeżeli sprzeda się takich czapek, nie wiem, 10 tysięcy sztuk, każdą po 20 zł w kurcie, czy 25, to jakieś pieniądze znowu się z tego robią. Także te drobiazgi, może 10 sztuk nie robi wiosny, ale już kilkanaście tysięcy, w dużych firmach to miliony, naprawdę robią obroty i przyszłe zyski, także gadżety również. Moi drodzy, po 7 godzinach zmagań sesyjno-filmowych udało nam się w końcu dobiec do mety. Jest 13, jemy picawkę i jedziemy na północ stronę domu, prawdopodobnie na prażony ser i piwko w Czechach. Chłopakom bardzo chciałem podziękować, Szymonie. Bardzo dziękuję, Kuba. Mega, mega robota. Dominikowi jak zwykle szacun, a efekty ich pracy zobaczycie za 10 sekund. Wielkie dzięki. Hej.